Halo, cześć, witajcie w odcinku z Farminga. Tutaj kolega z Dzichu będzie dalej mówił. Da ci głos. A to jest wielka góra wirów. Tak, i bo ogólnie on nagrywa serię, a ja teraz tak nagrałem, żeby było śmiesznie. Keku. Jestem mężczyzną. A ty nie, jesteś... Wiesz kim. Wiem. Nie. Musimy to teraz pozbierać. Tak, to ty bierz już swój ciągnik. Tylko mam pytanie. Coś sam zrobił? Co? No tak. Powiedz co, bo ja muszę się na to zgodzić. Czekaj. Nic nie kupuj. Boże, po co ci pasy? Ja to będę ładowarką ładował. Co to jest? Najlepiej pasami. Też mociąg wpadł pod mapę. Dobra, już nie wpadł. Ha. Już wypadł. O ty, kamera jest fajna w taśmociągu druga. Taka fajna. No. Dobra, bierz ten pierwszy taśmociąg, ja biorę ten drugi i jedziemy. 5 tygodni. Ja mam fajną kamerę. O co ci chodzi? Przecież 5 na godzinę to jest też prędkość. Czekaj, tu się muszę wykręcić. Podnieś to X. To nie się tu zakręcę. A tu do tyłu. Do przodu. Dobra. Jadę tam. No nie wjeżdżaj we mnie no. I tak jest wolno jak on jedzie, a ja jeszcze muszę się ten. W ogóle maksymalna prędkość 3 na godzinę. Ej no odsuń się ode mnie. Tak, musisz wjeżdżać we mnie no. Wiesz co? Ty zły jesteś. Mi tu ciężko wyjechać, jeszcze mnie chcesz wyprzedzać. Przecież możesz mnie teraz na prostej wyprzedzić. Podniosłem spoiler, no. Mam laga. Takiego masz dobrego odpowiedzi. Alka, bo ty masz alka. Zabij się. 1000 pingu miałem. Nie macie, mam takie same lagi. Nie, bo ty umiesz na tym grać, bo ty i tak nie umiesz grać, a ja umiem grać, ale muszę grać na lagach, żebyś mógł wygrywać. I się smucę. Używałeś kiedyś w tym ciągu? Tak. Nie, byłem takim padalcem, że nie używałem ich. Pomocy! Prawie się zawiesiłem. To ci. Dużo mi. Muszę jechać 3 na godzinę, na tempo macie 5. Bo im pracownikom, co mnie tam popychają od tyłu, nie chcę się pracować. Nie chcę pchać. Ty czekaj, ja się rozpędzam. No dalej 3. Już myślałam, że będzie 5 na godzinę za bardzo prędkość. Mam 4. Jedę 2. Jedzie. Ale na tempo macie jest 5. Ja mam 3 teraz na godzinę, jest fajnie. Dobra. Z górki. No z górki będzie szybciej. Przez pierwsze 5 minut odcinka będziemy jechali. Tam. Wiesz co, może ten nagramy później bolusiowo. Bo ja tam nagrałem trochę, w sensie mam nagrane, ale nie mogę ich wrzucić, bo to mi coś tam blokuje. Jak mi zablokuje tą muzykę, co jest tutaj YouTube, to ja się tak wkurzę i przestanę nagrywać. Mówię, że musisz znać na opisie te prawa autorskie. Ale ja mam tą normalną muzykę, co jest ten, co jest ta oryginalna w Farmingu. Też blokuje? Właśnie nie wiem. Teraz puściłem tą oryginalną. Musisz na mnie poczekać, bo bez mnie się nie ruszysz. Ty już ten, jak się ustawisz, to bierz swój ciągnik i weź tą przyczepę, tą wiesz, tą taką, co ma ten, dwie ośki. Ta wiesz, która, ta druga. Wiesz, o co mi chodzi? Halo, hej. Brzuję. Tą przyczepę, ona tam stoi za domem.
tak będzie stało, o. No ja tu już podjawę. Wiem, że będzie stało o tak, ale chodzi mi o to, żeby i tak stało, że się zniży i... No. Ty się już te pojedę swojego i bierz tą drugą przyczepę, nie tą parncecha. Tamta druga ma większą pojemność. Czego do mojego? Siadasz. Do swojego bierz. Co ty robisz, no? Co, nie chcesz do tej? Do tej drugiej ty swój ciągnik weź. Swój ciągnik i u ciebie za domem, na farmie, jest ta przyczepa. Nie mam swój ciągnik. Co? Nie wiem, poszukaj go. Tu jest. Czego on nie jedzie? Halo. Ciągnij. Czego nie chcesz jechać? Czego nie jedziesz? Ciągnik, ej. Co ci się dzieje? Nie chcę jechać. Ja! Niczego nie jedziesz? Ta, do tyłu też nie, do przodu też nie. To jak ciągnie, gdzie pod górkę? No i co, on się spsuł znowu? No, bo psuje kołami. Pięć na godzinę 6-7 i nagle 0. No, co jest to uszczelnienie? Nie, ja mam tu opcję TT. Ja muszę sprzedać, bo ja z nią nie wytrzymię. Bo ona nie chce jechać. Przez co ty rzucasz odcinek? Co? Przez co ty rzucasz odcinek przez komputer? No, przez co? Nie. To masz więcej opcji przy telefonie. Ty jedziesz do mnie już tą drugą przyczepą? No to jakby. Ty jeszcze nie, bo ty... A ty? Masz tą przyczepę, co ma te... Te tako, co nie umiesz nią jechać. Co nie umiesz nią cofać. Nie. Boże, ale mówiłem, żebyś ją wziął! Co? No mówiłem, masz przyczepę, stoi u ciebie na farmie za domem i żebyś ją wziął, bo ona ma większą pojemność. A ty oczywiście musiałeś nie posłuchać. Proszę pojechać. No, ale tego nie wykonałeś, bo po co? Wykonałem. Ślepo to. To co? To w końcu z czym przyjechałeś? Są przyczepą z farmy. Takiego bydlaka biorę. Dobra. No i pięknie, sobie się. Ja mam taką jak ty masz, tylko trochę inną. Taką jak ty, ale trochę inną. Że... Serio się zawiesiłem? No, wezmę może trochę mniejszą. Teraz znowu dzień dziś pojadę. Ale teraz ja się wycwanie i tu o. Patrzę w to. Nie, górka się zmniejsza. Ile ty masz pojemności w tej przyczepie? Już się zapełniło. Przestało się sypać. Nie zadać. No nie wiem. Na jedną przyczepę sobie na pewno czy tam dwie zawieziesz do siebie. Ja wysypię jedną do siebie, tą moją dużą. I ten. I wezmę jedną, tu trzeba będzie ci... Ten. Trzeba będzie ci jedną przyczepę wziąć i te kałuże zasypać. Okej. Okay. Chyba ty wiesz co robić. No dobra, masz dobrą przyczepę, tylko czekaj. To muszę jakoś się rozminąć, co to była. Okej, dobra.
Dobra, jadę dalej. Drzewo coś nie. No drzewa mają koli zielone. Można dodać. W ogóle życie, wiesz, że jest coś takiego, nie, bo ty nie chcesz. Że nie hamujesz, że jak puścisz W, to nie hamuje, tylko jakby się na sprzęgle toczy. Jest, no, jest coś takiego, opcja. Hamowanie z zatrzymaniem pewnie, nie? No. To wyłączę to. Jak będę hamował, to nie będę hamował, będę miał jakby z hamulców. Będę jechał i tyle. Dobra, sypie się, nie się sypie. Bez hamulców. Yeah. No bez hamulców to jest wtedy. No na wstecznym trzeba hamować. Wstecznym trzeba rzucać wtedy. Dobra, idzie. No jedzie na sprzęt, słuchać. Jakby co, to ja to drzewo wszystko ciąłem, a ten tam cielok ten mapę robił. Więc mi się należy brawo za to, że nie, że to, za to, że się wyciąłem tam te wszystkie drzewa całe tutaj. No, dziękuję. Teraz tak, tu X. Halo X. Ale by mam dla was widzowie. Nie. Dobra, co, wysypać jak od razu z przyczepy, czy wysypać gdzieś i to wiesz? Nie wiem, jak chcesz. Nie. Bo wolałbym, żeby wiesz. No jeźdź do tyłu. Ja sobie na pewno jedną przyczepę wezmę do siebie. Ty, ja mam 15 tysięcy rodziców w tej przyczepie. Ja człowieku nawet ten, nawet dobrze go nie włączyłem, a już ruszyłem. Jeszcze się odparał, ale już jechał do przodu. Już wiem nawet jaki będzie ten, jakie będzie no, do odcinka, jakie będzie no, jak to się nazywa. Tytuł jaki będzie w filmiku. Wywożenie wirów na typowej. No, tych wirów trochę jest. Tak. I stopingu jest. A ty miałeś ile pingu? Też tyle samo co ty. Ha, nie jesteś sam. Jestem sam. Teraz jesteś. No, znaczy, no, no. A ten, tak w ogóle, krowy niedługo będę musiał ze stodołu wygonić, bo one mi coś tu. Coś się narobiło tego Gunwa, ale tak nie dużo. Zapiszę teraz. Nie, bo laga dostanę. Takie nie, znowu laga dostanę. Gdzie by to wysypać? O, jedzie Zdzichu. Zdzichu, wiesz co, jedną przyczepę, to trzeba będzie ten, trzeba będzie tam wysypać ci na te. A to z twoją przyczepę weź tą teraz, to będzie się jechał. To ją weź tam wysyp i na tej kałuże, a ja przyjadę. A ja przyjadę i to. Za późno, już tam wiesz. Wysypałeś już? No. Okej. Okay. To ja tutaj sobie zostawię, otworzę sobie drzwi. Halo, drzwi nie chcę. Przyjechałem z domu. Aha. Dobra, zaraz, co ja bym tu wziął do tego. No jest daleko wygląda, takie prace wyglądają, wiesz? Aha. Ja wezmę sztajerka. Majorka? Nie. No nie. No nie. Ja wezmę... Adek, cicho bądź, bo ja nagrywam. Ja wezmę ten, wezmę... No, Waltrę. Tak, tak. Jeszcze trzeba teraz bez tej opcji hamowanie zatrzymaniem zrobić tak. Jak no. Hamujesz, to trzeba znowu przycisnąć... znowu puścić i znowu przycisnąć ten, no wiesz, W albo S, żeby jechać. Hmm. Hamujesz? Musisz znowu kliknąć, żeby jechać do tyłu. Aha. Żeby na wsteczny przynajmniej, nie? No. Wiesz tak, dwa razy do tyłu i jadziesz dalej. Dobra, dwie tony 300 wystarczy. I tu obciążnik i ciągnie jest. Okej, dobra, tu jesteś.
Jesteś ciągniczku. Mam fajny ciągnik do ten. Do. No, do. Do całego tego rozwalania tamtych wiórów. Co chcę z tym moim zrobić? Co z tą twoją przyczepą, to sobie tam zawieź ten. Zawieź, no, do siebie na farmę. Ale tu. Wiesz co, może daj to hamowanie, bo to takie trochę głupie jest. No. Co prawda to jakoś to przemienianie, no niby jest, ale raczej nie. A przez pola. Przez, to moje pole tu podzierżawione, wszystkie w jedno zaorane i tak to się robi. A nie, trzy różne pola, na których jest to samo, a nie możesz ich połączyć, bo masz jakieś kwiatki, stratki, drzewka, których się nie da ściąć i zaorać. Zepsuję zawieszenie, ale walić. No, ale walić to. Jak tu będziesz chciał jechać koło mnie, to ja ci mogę teoretycznie jakoś te wióry może przepchnę, ale nie wiem. Musiałem spróbować. Dobra, gdzie ty te wióry wywaliłeś? Aha! No serio mi tak daleko te wióry wywaliłeś? Ja to teraz tym walcem muszę przepychać. Ja. Przywieź, wiesz co, jeszcze może jedną przyczepę tych wiórów, tylko mi wysyp na ten. Wysyp to na tym. Tam do tego. No, kałuże to wysyp. Ja tu już przepycham to. No nie no. To człowieku, coś cię zrobił. No także ja to teraz muszę porozwalać. Nawet nie wiem teraz dokładnie, jak to podnieść, żeby to nie spychało, żeby normalnie jechać. Tu i przepchnę, aha. Ja bym to musiał bez lagów robić, to przypychać to. Ja też nie mogę przypychnąć. No to, a jak, a ja umiesz? No. Nieraz przypychałem coś. Raz. No raz. No raz. Raz. A wiesz, raz, a 20 razy to jest chyba różnica. No. No. Wiesz co? Zróbmy tak. Wejdźmy z farminga. Ja ci dam save'a. Przepychniesz to. Wyślij mi jeszcze raz. Wiesz. To najlepiej bym się normalnie grał, bo złożę to i będzie też przepychało. Chodzi konkretnie o to, że mi, że nie mogę ten zareagować, jak on mi będzie gdzieś leciał w którąś stronę. To ja wtedy nie mogę zareagować. Aha, teraz jak jest w punktach, to co? To co? Tak musi być. Może być złożony, widzę. No a wcześniej mógł być. Tekstury wiórów na ziemię zamienić. I co się zamień? Skąd se to znajdziesz tu ziemię? A, no fajnie, że wióry ten. Wióry są na ziemię, ja ich nie mogę przepchnąć. Tak zobaczę może. Teata i Jagę? Nie. To musi być... Jak tam po angielsku tracimy? Nie wiem. Nie znam się na angielskim. Ty się znasz. Znaczy wióry. Ta trociny w farmingu. Z czego? Z czego ty byś miał trociny? Trociny to akurat są... Z piły. Chomik ma. Ale trociny to są z cięcia drewna. Z piły. Aha, no to do tyłu ma.
No już trochę jest jakoś tam. Wood chips, właśnie. Bardzo jest wood chips. Tylko zamienić. To jest coś, co nie zmienia. To ty może byś na lagach to prezentował, jak ja to robię, a ja to robię. Czy właśnie włączyłeś tego? Nie, nie ma. No. O, ping mi spadł. W sensie nie ping, tylko nie mam już takich lagów. Husqvarna. John Servet. McCulloch. 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 I. Wszyscy ty się nie znasz. Dobra, teraz tak. Lewa ja bym to prosił na tył. Ha! I co? Lewa albo prawa. Chyba co, ja tu będę też wyspływał. Przyjeżdżam z tym moim. Uwaga. Co? Sypia. Będę tu jeszcze wysypywał. Wziąłeś mój ciągnik i jeździł? Stąd tu wysypywał mi. No może jednak zróbmy coś i dam ci tego sejba, co? No to co, to ty byś na tych lagach robił? Co robił? No jeździłbyś na tych lagach? Ale to byś miał spokojnie iść. No wiem. Ale pytanie moje, czy byś jeździł wtedy? Czy byś mi też nie pomagał? Ta, zostawił. Zostawił na środku drogi. Niech to stoi. No stoi. Co to miał być za dźwięk? Co to, jaki dźwięk? Nie, przepraszam. Co to jest za dźwięk? Nie wiem właśnie. Dobra, jadę. Ogólnie mogłem nagrać jakieś takie filmy, jak FS17 Team, on też ma takie fajne. Albo ten Master X, właśnie takie filmy krótkie z timelapsem i z muzyką. Dobra, ja tu podjeżdżam. My kończymy, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, wezanuj Deli. Cześć. Tak, on jeszcze nagrywa tam, więc... Nie, się pożegnamy obaj. Dobra, no to cześć, tak. No to cześć.